Szanowni Państwo, to jest ten dzień. Został jeden mecz. Dwie najlepsze drużyny Starego Kontynentu zawalczą o tytuł mistrzowski w finale Euro 24. Tego po prostu nie można przegapić. To już ten czas. Po tylu emocjonujących spotkaniach przyszedł moment na zwieńczenie zmagań w tym finale turnieju Euro 2024. Mówi Tomasz Smokowski, a wraz ze mną komentować to spotkanie będzie Jacek Laskowski. Zapowiadają się dziś nie lada emocje i mamy nadzieję, że reprezentacje zakończą ten turniej z przytupem. Serdecznie zapraszamy. Reprezentacja Polski zmierzy się z Anglikami. Drodzy Państwo, czas na ostatni akord tej pięknej symfonii zagranej przez 24 reprezentacje. Zbliżamy się wielkimi krokami do finału Euro 2024. Czy to będzie niezapomniane zakończenie wspaniałej rywalizacji? Nie może być inaczej. Oto wyjściowa jedenastka biało-czerwonych. Anglicy, niezależnie od tego, jakim składem dysponują, z kim i gdzie grają, zawsze celują w zwycięstwo. No tak, na piłkarzach ciąży tam większa presja i bywa, że przeszkadza im to w pełni rozwinąć skrzydła. Ale nie ma co się dziwić, że oczekiwania są ogromne. To oni wymyślili ten sport i mają najlepszą ligę na świecie. Przed Państwem wyjściowa jedenastka Anglii. Będą zapewne grać w swoim charakterystycznym stylu, czyli zakładać regularnie wysoki pressing. Jeśli wszyscy wiedzą, co robią, to potrafi być bardzo skuteczna taktyka. Zanim drużyna przeciwna przejdzie od ustawienia obronnego do ofensywnego, już musi się martwić, żeby piłki nie stracić. Szymański. Piwior. Szymański. Kędziora ma piłkę. Przemysław Frankowski. Coraz bliżej pole karne. Obrona musi mieć się na baczności. Kiwior. Wszyscy chyba zastanawiają się, z jakiej strony pokaże się dziś Lewandowski. Czy swoją grą poprowadzi drużynę do zwycięstwa? To chwila, chwila, pachnie tu golem. Nie ma! Blok, brawo! Uwaga, jest faul, jest gwizdek sędziego. No i będzie niebezpiecznie, proszę Państwa. Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji. Miało być groźnie, ale jednak nie tym razem. Kane. Bellingham przy piłce. Ależ teraz będzie okazja. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. Rywale zmusili go do błędu. Piłka poza boiskiem. Frankowski. Grosicki. Minimalnie niecelne to podanie. Drużyna przeciwna zacznie jednak od autu. Kiwior. Zalewski. Robert Lewandowski. Powinien do tego dojść. Proszę Państwa! Gol!
Otwieramy wynik meczu! Finał Euro 2024 nie zakończy się bezbramkowo. To świetna informacja. Przyjrzyjmy się tej akcji. Znakomite to ostatnie podanie za linię obrony. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Ależ łatwo teraz minął. Tutaj Osaka! Nie wierzę własnym oczom. Nie ma gola! Jaka jest szansa obrony strzału z tak bliska, niemal zerowa, a jednak widzieliśmy to przed chwilą. Tak się powinno stopować ataki rywala. Prostopadłe podanie, dobrze pomyślane. I doskonała okazja! Tak, powinni już prowadzić dwiema bramkami, naprawdę wymarzona okazja. Miał szansę podwyższyć wynik, zwiększyć margines bezpieczeństwa, ale pudło. Show. Akcja w wykonaniu Anglików, ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Bellingham przy piłce. Wciąż ma piłkę, co zrobi? Po tej interwencji piłka nadal w grze. Tak jest! Wyrównanie! Ależ ważne trafienie teraz! Posłuchajcie Państwo tylko trybun! Ależ szał radości! Wrócili z dalekiej podróży, rywale już byli pewni swego, a tymczasem finał rozpoczyna się na nowo! Kiwior wziął na siebie teraz rozegranie tej akcji. Popatrzmy! Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Bukayo Saka. Kędziora przy piłce. Frankowski. Rosicki. Podanie do Zielińskiego. Uwaga, będą prowadzić. Nie ma gola. Co za interwencja. Głębokie dośrodkowanie z rzutu rożnego. Zmarnowana teraz okazja z rzutu rożnego. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Szansa na objęcie prowadzenia. I tak, proszę Państwa, obejmują teraz prowadzenie. Co się dzieje na trybunach? Popatrz tylko, Tomku, fani coraz mocniej wierzą w końcowy sukces. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kunszt, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Przemysław Frankowski. Piłka oddana rywalom. Harry Kane. Będzie groźnie. Co teraz zrobią Anglicy? Odbiera czysto w polu karnym. Szymański ma wsparcie, by to rozegrać. Dobra centra w szesnastkę. A i proszę Państwa, co tu się właśnie wydarzyło? Będziemy oglądać te nożyce do znudzenia i tak się nie znudzą.
co za umiejętności. Taki strzał wymagał techniki, zwinności, siły, ale i odwagi. Świetne wykonanie i wspaniała bramka. To bramki mają już blisko. Można by coś tu wymyślić. Ładnie teraz ucieka. Pewne wejście we własnej szesnastce. Szymański. Szymański. Grosicki. Rusza do przodu i szuka dobrego rozegrania. A teraz zagranie do Kane'a. Pewna interwencja w obronie. Mogą teraz wyprowadzić kontratak. Obrona musi teraz jak najszybciej wracać. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Zaczarował teraz. Doskonały zwód. Złapią kontakt. Nie śpieszy się, może czymś zaskoczy. I gol! Kontaktowa bramka! No, teraz nic już nie jest pewne. Celebracja Anglików po golu dobiegła końca. Znowu gramy. Ciekawe, czy uda im się wyrównać. Czasu sporo. Szymański. Z piłką Robert Lewandowski. I Adam Buksa. Ale był czujny, brawo. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Rzuca w okolice 11 metra. A i niewiele zabrakło, by piłka wpadła pod poprzeczkę. Kane. Anglicy walczą do końca. Szukają bramki wyrównującej. Świetna interwencja. I Kane! Obita teraz bramka po tym strzale, ależ było blisko. Tyle, że strzał też był z bliska, to powinno lecieć w światło bramki. Sędzia pokazuje, że to jest odpowiedni moment i pozwala na zmianę. Przemysław Frankowski. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Szansa Lewandowskiego. Gol! Podwyższają prowadzenie! No teraz to już chyba jest w tym finale pozamiatane. Raczej nie zdołają odrobić dwóch bramek straty w tak krótkim czasie. Świetna praca przy tym podaniu. Dokładne dobranie, wprost na nogę. Pozostawało już tylko postawić kropkę na D. Stawia na pewne rozwiązania, oddaje mocny strzał i bez problemu znajduje drogę do bramki. Finisz taki, że palce lizać. I po tej bramce jest 4-2. Zostały 2 minuty do końca regulaminowego czasu gry. Fikayo Tomori. I piłka do Bellingama. Koniec! Polska sięga po złoto 24. Coś niewiarygodnego. Brak słów. Czy ktokolwiek się tego spodziewał? Nie, ale narzekać zdecydowanie nie będziemy. Tyle turniejów, prób, kadrowych zmian, ale w końcu to mamy. Powtórzmy to. Reprezentacja Polski ze złotym medalem na Euro 2024. Uszczypnij mnie, bo nie wierzę w to, co słyszę i w to, co widzę. Delektujmy się tą chwilą.
przyznam się Państwu zupełnie szczerze, nie spodziewałem się, że dożyję takiego momentu, ba, że my wszyscy doczekamy chwili, że biało-czerwoni będą najlepsi na starym kontynencie. To wzruszający moment. Zresztą, co ja będę mówił? Proszę posłuchać, proszę popatrzeć. To jest wielki dzień! Polska! Polska mistrzem Europy! Niesłychane! Tyle czekaliśmy na to, aż w końcu się udało! Aż mowy odbiera, ale może po prostu się cieszmy! Na analizy przyjdzie czas później! Widzimy teraz piękny obrazek. Zespół cieszy się z kibicami, którzy dotarli tutaj na finał Euro 24. Z pewnością nigdy nie zapomną tej chwili. Tak, można też zobaczyć więź między zespołem a kibicami. Myślę, że ekipa wiele zawdzięcza dopingowi i wsparciu swoich wiernych fanów.